Cześć, dzisiaj ci odpowiem na pytanie, jak usunąć VAT-a na konto Steam. Otóż nie da się. Jedynie co możesz zrobić w tym momencie, to pogodzić się z tym, założyć sobie nowe konto i na następny raz uważać. Albo po prostu być na swoim starym koncie. Przede wszystkim zerknij sobie do opisu filmiku, żeby sobie przeczytać, za co najprawdopodobniej dostałeś tego VAT-a. Przykro mi. A i bluzgi, przekleństwa, oskarżenia, etc., etc. nie zmienią twojej sytuacji, także daruj sobie. A i żeby ci osłodzić teraz tą sytuację, tą gorycz oraz złość, którą przeżywasz, wrzucę w opisie filmiku playlistę z grami, które są za darmo na Steamie i są całkiem dobre, więc jeżeli byś chciał, proszę bardzo. Są to gry przeważnie single player, ale również multiplayer czasami.